Ciao. Dzień dobry, witamy na imprezie MetaMixer Bitcoin Day. Szalony mix. Mateusz, Mariola, Zuza. Mateusz, może zacznij i powiedz coś o Bitcoin Day. Cześć, witam was serdecznie. Nazywam się Mateusz Skiba, prowadzę kantor Ari10. Kilka słów o Bitcoin Dayu. Zbieramy się już od kilku lat w Poznaniu, na Jeżycach, we włoskiej restauracji, w każdą ostatnią środę miesiąca. Serdecznie zapraszamy każdego, co ma ochotę przyjść do nas. I to jest jaka społeczność? Krypto. Słuchaj, nie tylko krypto. Również biznesmeni, osoby, które chcą się dowiedzieć czegoś. No i osoby z krypto oczywiście, nie? Ale to jest taka główna tematyka. Rozmawiamy o Bitcoinie. No, myślę, że tak. Super. To ja powiem kilka słów o MetaMixerze. Razem z Mariolką jednego dnia usiadłyśmy i stwierdziłyśmy, że powstanie MetaMixer, czyli przestrzeń i miejsce do tego, żeby robić zajawki na temat, na różne tematy dotyczące Web3. I tak powstały pierwsze eventy. Za każdym razem staramy się, żeby to była jakaś nowa dziedzina Web3, dzisiaj o gamingu. I chodzi o to, żeby te eventy były jak najbardziej podstawowe, żeby każdy mógł mieć taką pierwszą zajawkę i taką inspirację do tego, żeby dalej drążyć tematy. I uwaga, bo mój mózg nie jest w stanie zapamiętać 4 punktów, więc mam ściągę. Aha, tak, już wiem. Tworzymy też kolekcję NFT z artystami, którzy się wystawiają na naszych MetaMixerach. I prowadzimy rekrutację i headhunting w Web3. Także jeżeli chcecie zbudować zespół, macie pomysł na firmę w Web3, to zapraszamy. Chyba, że ktoś chce zacząć karierę w Web3, to też zapraszamy. Będzie o tym w mailingu po wydarzeniu. No i tak naturalnie, a propos kariery w Web3, to naszym sponsorem jest GamerHash. I tutaj też szalenie zachęcamy. Bardzo dziękujemy za wsparcie i też zachęcamy do tego, żeby wchodzić na zakładkę kariera w GamerHash. Tam trwają cały czas rekrutacje. I dziękujemy też jeszcze jednemu partnerowi, który wspiera nas już przy którymś wydarzeniu. Jest to firma Growth, która udostępnia nam swój zespół, kiedy nam brakuje rąk do pracy. No i co? Zaczynamy. Może Mariolka jeszcze powiedz tylko, co dzisiaj? Dzisiaj jest tutaj zajaweczka dla ludzi, którzy interesują się gamingiem i ze strony tych grających, ale też ze strony osób, które może by chciały coś stworzyć, asset lub grę. Będziemy tutaj mieli ludzi, którzy już przeszli tą drogę i opowiedzą też troszeczkę taki case study. Oraz też weźmiemy gaming tak z perspektywy inwestorskiej. Także zapraszamy was tutaj do rozmowy i po tej rozmowie zapraszamy do takiej strefy art, gdzie jest wystawa w sumie 4 twórców i 5 to jest muzyczny twór, gdzie wystawiamy to w 3 różnych wersjach. O tym jeszcze chwilkę opowiem później, ale też chciałabym wam powiedzieć, że zarezerwujcie sobie 18 lutego, ponieważ tutaj wspólnie działamy, żeby zaistniało miejsce, w którym będziecie mogli stacjonarnie wymienić pieniądze na kryptowaluty oraz też zobaczyć takie strefę art, gdzie ja tak będę tam kuratorem, powiedzmy woźną. Generalnie MetaMixer będzie tam działał, jeżeli chodzi o sztukę. I tutaj jeszcze właśnie... Tak. Chciałem was zaprosić do takiej zabawy, że wszyscy zgadujemy, gdzie to miejsce może być w Poznaniu. Tak jak Mariola wspomniała, Cześć będzie kantorem wysokooperacyjnym, będziemy mieli euro, dolary. A druga część to będzie galeria NFT oraz tajemnicza niespodzianka, którą też ujawnimy wkrótce. Dzięki, że was jest tak dużo. Dziękuję Mariola za organizację tego wszystkiego. To jest świetna robota. Robisz naprawdę dla nas mega pracę. Dzięki. Ja się lekko zestresowałam dzisiaj, bo już trochę tych tematów było do ogarnięcia, ale zapraszam jeszcze na scenę na chwilę Dawida z GamerHasha,
ponieważ zrobiłam też taką niespodziankę związaną właśnie z gamingiem. Gratka dla gamerów. Tak, my jako Gamer Hash, tak jak już Mariolka wspominała, no trochę z gamingiem mamy wspólnego, ale przede wszystkim jesteśmy graczami. Więc jako gracze zapraszamy wszystkich graczy do wzięcia udziału, można powiedzieć, w naszym tutaj małym pokazie możliwości tego, jak można zrobić fajną grę właśnie NFT. Gra jest od Bored Ape Yacht Club. Gra nazywa się Duki Dash i chodzi o to, żeby przepłynąć jak najdalej w ściekach. Więc będzie ciekawie. Na pewno to znajdziecie. Znajdujemy się po drodze do strefy art. Ale też przy okazji chciałem powiedzieć, że jako Gamer Hash współpracujemy z Sandboxem, pewnie już o tym wiecie. I razem z Sandboxem w czerwcu pojedziemy na konferencję do Lizbony, gdzie ogólnie widzielibyśmy was wszystkich tam. Chcielibyśmy was wszystkich zapakować w jeden samolot i polecieć razem z wami, no ale to jest, że tak powiem, po waszej stronie. Także zaczynajcie rozmowy tutaj w kuluarach, najlepiej z dziewczynami. Dziewczyny powiedziały, że jak kupicie jakieś NFT-ki dzisiaj, to one mogą coś tam tajemniczego wam jeszcze dołożyć do tego, więc to już oddaję jakby w ręce kompetentnych osób tą dalej konwersację. Tak, dziękuję. Ja chciałam was jeszcze zachęcić do aktywności, ponieważ dla aktywnych mamy nagrody. A teraz zapraszamy na rozmowę Zuzy i Asi, która opowie swoją historię związaną z gamingiem. Dzięki. Dzień dobry. Możemy sobie usiąść nawet. Tak trochę. Trochę niestabilnie, ale możemy. Cześć Asia, super, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Asia pracuje dla Gamer Hash. Zgadza się. Ale dzisiaj tak trochę prywatnie ciebie zaprosiłyśmy jako weterankę gamingu. Fajnie to brzmi, weteranka gamingu, przyjmę ten tytuł. Super. Dzięki. No bo też wypuściłaś swój aset, chciałabym, żebyśmy trochę o tym porozmawiały. A jeżeli chodzi o asset, czyli takie przedmioty wirtualne, bo to też może być niejasne, o co w tym właściwie chodzi? Gdzie to się zaczęło? Dlaczego ludzie są w stanie kupić cokolwiek w grze? Nie mają tego fizycznie, mają to online, nigdy tego nie dotkną, mają to tam. W ogóle jaka jest tego geneza? Od czego to się zaczęło? Wiem, jest to absurdalne, posiadanie rzeczy wirtualnych i nadawanie im wartości i jeszcze cenienie tego, kupowanie, wymienianie, sprzedawanie i tworzenie. Sama dałam się w to wciągnąć ze względów takich, że tak jak powiedziałaś, jestem weteranką grania, jestem graczką i jedną z moich ulubionych gier był właśnie Counter-Strike. W tej pierwszej wersji, czyli 1.6, gra, która ma ponad 20 lat, kiedyś kupowało się klucz i można było grać. Kiedy Valve wymyśliło nowy system i przejście na CSGO i zmianę silnika, postanowiło wprowadzić coś takiego jak wirtualne przedmioty. Początkowo gracze komputerowi, pasjonaci CS-a byli sceptycznie do tego nastawieni, traktując to jako może trochę taki skam, trochę coś nieirracjonalnego. Dlaczego oni mają kupować coś, co tak jak powiedziałaś, jest nienamacalne, nigdy tego nie otrzymają, będą widzieć to tylko w grze. Ale okazało się, że ich idole wciągnęli się w takie tematy, czyli zaczęli kupować skórki, zaczęli naklejać na swoje bronie naklejki i okazało się, że ten rynek zmienił oblicze wirtualnych przedmiotów i między innymi samego Counter-Strike'a, który od tamtej pory rokrocznie notuje największe liczby graczy e-sportowych w stosunku do innych tytułów e-sportowych. Oglądaliśmy ten rynek początkowo z dystansem. Widzieliśmy, że te skórki się pojawiają na turniejach, na meczach, dropią się skrzynki w czasie rozgrywek i wpadliśmy na taki dość szalony pomysł, a może by zrobić coś naszego. Oczywiście jednym z takich game changerów było udostępnienie przez Valve narzędzia dla społeczności i to społeczność mogła tworzyć te wirtualne przedmioty. Początkowo ludzie robili to for fun, ale okazało się, że Valve zaczęło akceptować do rozgrywki właśnie te przedmioty stworzone przez społeczność. Oczywiście
wizja posiadania swojego przedmiotu, skórki, skina, naklejki na broni w grze, którą się uwielbia, była tak niesamowita, że stworzył się ten pomysł przygotowania własnej serii. Możecie spojrzeć tutaj na dole na ekran, jak to wygląda. To są stickery, które zostały wprowadzone z pomysłu naszego w 2015 roku, czyli już kupę czasu temu, i do tej pory można je kupować. I co? Czyli to są naklejki? To są naklejki. Brzmi to abstrakcyjnie. Zawsze jak próbuję komuś wytłumaczyć, że no tak, gdzieś tam moje naklejki są sprzedawane w grze komputerowej, to nikt w to nie wierzy. No kto to kupuje? Tutaj przychodzi coś takiego jak utożsamianie się z tym, co lubimy robić, z naszym hobby. Sama się dałam w to wciągnąć. Muszę się przyznać, że kupiłam parę skrzynek i do CS-a, i do PUBG, i skórek do League of Legends. Bo spędzając ten czas po południu gdzieś tam z ekipą, to jest nasz wyróżnik. Dlaczego miałabym grać z jakimś tam basicowym skinem do AK-47, skoro mogę na przykład mieć różowy z płomieniami? No przecież to jest fajniejsze i skoro inni to widzą, że ja coś takiego mam, no to jest takie budowanie, kreowanie swojej tożsamości. I z czasem te skiny, te stickery zaczęły nabierać o wiele większego znaczenia. Na przykład niektóre robiły się popularne dlatego, że jakiś zawodnik zrobił niesamowitą akcję, mając ten skin na majorze gdzieś tam. I od wtedy wartość na przykład tego skina albo tej naklejki rosła. I Valve było na tyle sprytne, że zaczęło też wprowadzać tak jakby ekskluzywne serie w związku z największymi turniejami świata i wypuszczać na przykład tylko przez jeden miesiąc konkretne kolekcje. Na przykład autografy zawodników, które były tworzone typowo właśnie na czas turnieju. Więc teraz te skiny, które już są niedostępne na markecie do kupienia bezpośrednio od Valve, osiągają horrendalne kwoty. Bo to są kolekcje limitowane. Kolekcje limitowane. Na przykład jeden z kolekcjonerów chińskich kupił dwa skiny, w tym chyba Dragon Lore, to są takie smoki piękne, za kilkaset tysięcy dolarów. Po to, żeby je po prostu mieć w swoim ekwipunku i tak jak powiedziałaś, nie móc z nimi zrobić nic innego, niż tylko pokazać się w grze wśród znajomych. Lans w grze. Lans, dokładnie. No możemy, bo rozumiem, że w ten sposób... Ja bym nazwała to tożsamością, nie lansem, bo to tak, wiesz, ma takie głębsze znaczenie. Dla okej, graczy. Nie, no. Trzeba też dobrze wyglądać i tak jak ty mówisz, się utożsamiać. Czyli wartością dla graczy jest to, że właśnie mogą się utożsamiać, mogą być częścią społeczności, czują się, mogą się jakoś wyróżnić w samej grze. Może opowiem o tym, jak w ogóle się dostać i być zaakceptowanym przez Valve, żeby móc powiedzieć, że tak, skin zaprojektowany przeze mnie bądź naklejka znalazła się w Counter-Strike'u. Nie jest to takie proste. Na workshopie, na Steam Markecie pojawiają się setki stron nowych skinów, propozycji, kolekcji, naklejek. I to społeczność głosuje. Tak naprawdę Valve ma gdzieś tam ostatni głos akceptujący, że tak, możemy te kolekcje wprowadzić do gry. Te kolekcje maksymalnie są wprowadzane 4 razy w roku, więc nie jest to jakiś taki masowy produkt. Więc jeżeli ktoś ma świetny pomysł, ma narzędzia graficzne, potrafi coś przygotować, to może sobie stworzyć kolekcję według własnej koncepcji i wprowadzić je właśnie do tego workshopu i później przygotować jakąś wizualizację, może kampanię, może promocję i czekać, trzymać kciuki na to, że społeczności się to spodoba. Nam się udało zrobić to organicznie za pierwszym razem. Myślę, że różnicą taką do tego, co powstawało do tej pory na markecie, było to, że te naklejki są trochę inne. Nie są to smoki, nie jest to nic takiego związanego bezpośrednio z jeszcze grą. Jeszcze są sexy, tak trochę. I myślę, że ten aspekt taki kobiecy mógł zagrać tutaj całkiem sporą rolę, bo po prostu nie było czegoś takiego pod takim kątem na rynku i one naprawdę są jednymi z najpopularniejszych naklejek w całej grze. Słuchaj, a to wyobrażasz sobie szansę potencjalnie grafika, który
ma fajną estetykę, potrafi tworzyć 3D. Czy jest szansa, żeby on w ogóle wszedł w ten świat na jakimkolwiek etapie i stworzył sobie pasywny dochód, czy jednak trzeba być graczem? Czy w ogóle wyobrażasz sobie, że ktoś mógłby tak sterować swoją karierą? Czy on by się tam nie odnalazł? W 100% nie trzeba być związanym z gamingiem, aczkolwiek te oczekiwania graczy, co gracze lubią, pewnie się przydają, ale może świeże spojrzenie z zewnątrz, nie takie, że ja jestem graczem i kieruję się tym samym stereotypem, co każdy inny gracz, być może by się przydało. Więc jeśli ktoś ma świetny pomysł na skiny albo na kolekcję, serdecznie zapraszam, możemy o tym porozmawiać, mogę w tym pomóc, więc tak jest. Okay. A oprócz skinów można tworzyć jeszcze mapy do CS-a, bo ten Counter-Strike 1.6 tak naprawdę był modem do gry. To nie była oryginalna gra stworzona przez społeczność. Także jest naprawdę bardzo dużo opcji, nie tylko w samym CS-ie, ale też w ogóle w gamingu. Na przykład jeżeli ktoś się pasjonuje grami komputerowymi, chciałby się wkręcić, może tworzyć overlaye na Twitcha dla różnych streamerów pod kątem ich rozgrywki, przeszykować banery. Na przykład GUI do rozgrywki też jest ważne. Jeżeli znamy się na CS-ie, to wiemy, że na przykład w tym miejscu musimy pokazać jakieś health pointy, tu musimy pokazać zegar i możemy sprzedawać na przykład coś takiego i szukać gdzieś tam źródeł opchnięcia, że tak powiem. Okej, okay. A czy te asety muszą mieć jakąś dodatkową użyteczność, czy ona jest tylko użytecznością wizualną? Czyli czy one mogą coś więcej, dodają punktów? Jedyne utility, które występuje w skinach, to jest tak zwany stat track, który zlicza nam ilość zrobionych kili w czasie rozgrywki. A same skiny się zużywają, więc one później po jakimś czasie nie są takie brand new i można je sprzedać na rynku wtórnym, ale już na przykład mamy napis, że już jest broń stestowana w boju i może być na przykład tańsza. Okej. A jak to się łączy z NFT? Czy się łączy? Myślę, że to było takie preludium do świadomości chociażby w grupie graczy komputerowych, którzy potrafili zrozumieć, że ta wartość wirtualnych przedmiotów jest, funkcjonuje, że można na tym zarabiać, można to tworzyć, handlować, wymieniać się. Czyli tak jakby to ten cały temat NFT był dla nas, aha, dobra, przekładamy sobie to jeden do jednego. Faktycznie ja mogę być twórcą, mogę być gdzieś tam pośrednikiem, tym, który będzie zyskiwał dzięki tym metadanom już do końca za sprzedaż własnych asetów. Dobra, a za chwilę zadam pytania publiczności, będziemy zbierać pytania od publiczności jeszcze, więc będzie taka możliwość. Mogę bezpośrednio przejść teraz do tworzenia asetów właśnie dla metaversów. Chciałabym iść w tym kierunku, dokładnie, bo już wcześniej, na wcześniejszych eventach dużo mówiliśmy o metaversie. I w tej chwili powiedziałaś więcej o grach, a metaverse daje kolejne możliwości budowania, tworzenia i tam chyba już jest większa użyteczność. Można dodać użyteczność. Można dodać użyteczność. Akurat my mamy tę przyjemność, tak jak Dawid już wcześniej wspomniał, że jako Gamer Hash mamy oficjalną współpracę z The Sandbox, czyli jednym z największych metaversów światowych, który tworzy właśnie rozgrywki gamingowe, tak zwane experiencey. I właśnie to jest też ogromne pole do nauki tworzenia asetów, które powiedzmy już są tym korem metaversowym właśnie w tym świecie, w którym my tworzymy. My obecnie tworzymy grę The Traverse, Mars is Mine. Jesteśmy już tak, powiedziałabym, na wykończeniu. Nie możemy się doczekać, kiedy będziecie mogli w nią zagrać właśnie w sandboxie. I między innymi mamy taki zawód u nas jak aseciarze. I to są ludzie, którzy tworzą asety, czyli wszystkie przedmioty, które my używamy w grach. Nie trzeba mieć tu zaawansowanej wiedzy technologicznej, game designerskiej. Sandbox udostępnia swoje narzędzie Game Maker, w którym te asety są tworzone. Jest pełno tutoriali w internecie i te asety już bezpośrednio możemy sobie gdzieś tam sprzedawać, oferować, możemy oferować swoje usługi i nie trzeba być związanym bezpośrednio z żadnym studiem deweloperskim, żeby móc takie przedmioty tworzyć i myślę, że to jest właśnie ten
fajny aspekt tego Web 3.0, że możemy być tymi użytkownikami i twórcami bez takiego bezpośredniego zaangażowania właśnie z tym game devem. Strony trzeciej. Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś by chciał tworzyć asety właśnie w takim metaversie jak The Sandbox, to również zapraszamy do rozmowy. Okej, okay. No to ja może się zapytam, czy mamy jakieś pytania na streamie, a jak nie, to Mariolka, chodź, weźmiesz mikrofon, żeby, jeżeli są jakieś pytania od publiczności, ktoś by chciał zapytać Asię o coś więcej? Są nagrody. Mówiliśmy o tym wcześniej. Okej, okay, nie, to nie. Jest pytanie. Cześć, Krystian z tej strony. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzimy gdzieś w jakichś sytuacjach krypto, no to w większości przypadków to są bardzo dojrzałe osoby albo po prostu osoby, które kumają trochę bardziej techniczne kwestie. I teraz jakie macie pomysły, aby właśnie zaadoptować to dla tych najmłodszych? Bo tak naprawdę oni już w tej chwili są od samego początku z komórką w ręce, tudzież z komputerem. I jakie macie pomysły, żeby właśnie ich zachęcić do kwestii asetów właśnie cyfrowych? A to jest super pytanie, bo bardzo wiele asetów i tych wirtualnych przedmiotów jest właśnie tworzonych między innymi w grze Roblox albo Minecraft, w którą grają przede wszystkim młodzi ludzie. I to oni są tą pierwszym frontem, który myślę, że za jakiś czas będzie właśnie wyspecjalizowany w tym świecie wirtualnym i w tworzeniu tych przedmiotów, które będą użyteczne w grach właśnie Web 3.0, blockchainowych, sandboxowych i wszystkich innych wirtualnych światów. Oni już to wiedzą, jak to robić. No właśnie, czy wy nie mieliście przypadkiem takiego case'u, że przyszedł do was człowiek na rozmowę kwalifikacyjną, 19-latek z 7-letnim doświadczeniem w tworzeniu asetów? Dokładnie tak było. To był tutaj Dawid rozmawiał właśnie z tym gościem, który miał stworzoną taką swoją gildię aseciarzy i on zarządzał swoim podwórkiem jeszcze młodszych od siebie ludzi i oni masowo tworzyli właśnie przedmioty te minecraftowe, więc to 7-letnie doświadczenie to jest fakt. Czyli, ale pytanie było o to, jak ich zachęcić, tak? Mamy taki plan, myślę, że porządny, taki, żeby uczyć też studentów tego, że ten świat game designu, grafiki komputerowej jest jeszcze szerszy o te właśnie przedmioty wirtualne i chcemy w kolejnych semestrach właśnie przeprowadzić cykl taki edukacyjny na uczelniach wyższych. Super, tutaj jeszcze jest pytanie. Cześć, tu Kuba. Ja mam pytanie, jakie są, jak bardzo trzeba myśleć o limitacjach przy tworzeniu takich asetów, w sensie jakiejś rozdzielczości albo polycount, tego typu rzeczy? Każde narzędzie, tak jakby na Steam Workshopie mam jasne wytyczne, w jakich formatach po prostu musimy załączyć nasze skiny. Dostajemy też od nich tak jakby template'y, czy AK, czy FAMASa, czy M4 i po prostu na to nakładamy naszą wizję i przez Steam Workshopa i narzędzie udostępnione przez Valve po prostu implementujemy to na ten rynek. I również Sandbox ma swoje wytyczne, które można znaleźć na ich stronach, które pokazują właśnie w jakich formatach, na jakich narzędziach możemy to tworzyć. Więc tutaj nie ma aż tak zaawansowanego tego stopnia znajomości tego game designu i programów graficznych. Widzę, że mamy jeszcze jedną osobę, która chciałaby zadać pytanie z publiczności. Cześć, tu Joe. Jak 2 lata temu NFT zaczęły wchodzić do powszechnej świadomości, to pozyskują energię z źródeł odnawialnych. To jest też taka świadoma społeczność. Ale rzeczywiście, o grach mówi się mniej. O grach mówi się mniej, tak. Ja mam pytanie jeszcze. Cześć, jestem Tomek. Cześć, Tomek.
to, że handluje się takimi cyfrowymi aktywami, jest bardzo dużym biznesem dla firm, które produkują gry. I to, że gracze nie mogą ich posiadać na własność, jest zaletą dla nich tak naprawdę. Dla graczy nie, dla producentów tak. Czy nie uważasz, że będzie duży opór od strony tych największych producentów gier? I czy odczuwacie takie rzeczy na przykład wchodząc na rynek? Oczywiście najwięksi game developerzy będą bronili swojego podwórka, bo oczywiście wiadomo, że Riot na skórkach tak jakby robi cały swój gaming i ten ekosystem ekonomiczny, ale na przykład tak jak wspomniany Valve z przykładem Counter-Strike'a, bardzo dużą pulę udostępnia właśnie społeczności. I to społeczność posiada te przedmioty, ona może na nich zarabiać, może nimi spekulować, może je trzymać na własnym gamingowym portfelu po to, żeby czekać na wzrost ich wartości. I tak samo artyści, którzy zostaną zaakceptowani, których przedmioty są sprzedawane wewnątrz gry, dostają fee sprzedażowe przez określone odgórnie właśnie od Valve, więc to poczucie uczestnictwa w tym procesie jest bardzo duże. I metaversy też mają to do siebie, że ten świat się zmienia i już nie mamy tylko jednego właściciela, możemy te metadane zmieniać, zapisywać, możemy być, tak jak mówisz, omijamy tych pośredników, wielkich gigantów i na pewno gdzieś tam ten opór będzie, ale wiadomo, że wszystko idzie do przodu, więc ta adaptacja też będzie istotna. Jeżeli studia deweloperskie nie będą chciały się ku temu nagiąć, to być może wypadną z jakiegoś wózeczka. A może to, czyli studia deweloperskie, bo sama gra, jeżeli mamy blockchain, jest szansa, żeby oni tam wprowadzili swoją prowizję od każdej sprzedaży. Oczywiście, że tak, ale te ekosystemy właśnie będą się opierać na posiadaniu jakichś przedmiotów. Dawid wspomniał, że można stestować Duki Dasha i na przykład uczestnikiem może być ten, który posiada konkretnego NFT-sa z danego ekosystemu i to jest ten gatekeep, żeby wejść do tej konkretnej gierki, która jest tak naprawdę za darmo i te społeczności będą dyktowane tym, co posiadam w swoim wirtualnym portfelu i w co ja jako, powiedzmy, inwestor zainwestowałam, w jaki rodzaj NFT-sów, więc teraz ten gaming Web 3.0 będzie w takim ogromnym rozwoju i właśnie te NFT-sy, te wszystkie wirtualne asety będą nam coś dawały. Nie wiem, czy to będzie kolejny nawrót do systemu pay to win, który kiedyś był popularny, bo mogłam zupdate'ować swój czołg o jakąś bardziej celną lufę i czy będziemy zmierzać do tego, czy to jest właśnie niesamowite, bo ten gaming jest tak w takim teraz w momencie rozwoju, że zobaczymy, co się z tym będzie działo. Trudno mówić o trendach w zasadzie, ale trendy są, ale właśnie taki Duki Dash pokazał, że połączenie tych światów, czyli Web 3.0, gry przeglądarkowej, NFT-sów ma taki mega potencjał i korzystanie z konceptu, który jest bardzo prosty, po prostu musisz lecieć przez tunel i pokonywać przeszkody. Te gierki były, każdy pamięta IC Tower i to jest na tej samej zasadzie. Chcę więcej, chcę jeszcze raz, chcę spróbować. Więc uwielbiam, jak mówisz, przecież to każdy pamięta. Myślę, że mam nadzieję, że większość każdy z was gracz pamięta. Okej. Ja myślę, że jest jeszcze jedno pytanie i to będzie pytanie ostatnie. Dwa pytania. Okej, no to dobrze. Dopuszczam dwa ostatnie pytania, bo chciałam tak ładnie, zaczęłyśmy mówić o trendach. Podejmiemy temat trendów w panelu dyskusyjnym, także ostatnie dwa pytania i przechodzimy do panelu, żeby mówić o przyszłości. Cześć, z tej strony Piotr. Dwa pytanka, półtora. Od trzeci semestr właśnie skończyłem nauczania studentów na Uniwersytecie Artystycznym, studentów rysunku i malarstwa, żeby rysować w 3D w goglach VR-owych. Niektórym idzie to całkiem nieźle, innych w ogóle nigdy gry nie interesowały. Czy dla tej niszy artystycznych dusz, które już zaangażowały się w VR-owe projektowanie, ale kompletnie nie interesują ich karabiny ani samochody, jest trochę przestrzeni w tym świecie gamingowym? I drugie dopełniające tylko, z jakiego warsztatu technicznego korzystacie, znaczy wasz zespół aseciarzy korzysta? Nasz zespół aseciarzy korzysta z Sandbox Makera i właściwie tam jest w stanie stworzyć
w tym narzędziu wszelkie asety, plus zewnętrznie możemy trochę zaanimować te przedmioty, które stworzymy, więc to jest naprawdę proste narzędzie, dostępne dla każdego, kto wcześniej nawet nie miał styczności z grafiką komputerową i stworzeniem wirtualnych przedmiotów. A pierwsze pytanie było, dusze artystyczne jak najbardziej mogą się wyrazić, bo VR-owy gaming to jest jedna z działek, które się cały czas rozwijają i tak naprawdę ta przestrzeń, która jest przed nami, jest ogromna. Między innymi w większość tych gierek, może nie w większość, w część tych gierek Web 3.0 również można grać w goglach, więc wszystko, co kreatywna wyobraźnia stworzy, będzie mogło się pewnie w tej przestrzeni pojawić. Mamy tutaj jeszcze pytanie ze streamu. W jaki sposób fotografowie mogą skorzystać tutaj na tych propozycjach gamingu? Myślę, że fotografowie mogliby pomyśleć trochę o sztucznej inteligencji na przykład i o karmieniu swoimi fotografiami jakichś narzędzi, które być może mogą przełożyć się na stworzenie asetów, które w czterech różnych stylistykach na podstawie zdjęcia wykonanego przez artystę będą mogły być użyte w jakichś nowych wirtualnych światach. Okej, super. To co, robimy panel, co? Tak, teraz. Zapraszamy. Asia, zostajesz? Ja się ulatniam, bo panel poprowadzi Magda, a.k.a. Mariolka. I zapraszamy też na scenę Eryka i Piotra. Chodźcie, dołączcie do nas. Słuchajcie, to teraz mamy tutaj jeszcze specjalistów od jakby całej budowy całej gry od A do Z w Web3 oraz inwestora, więc mamy różne perspektywy, asety, gry i inwestycje. Także już zbierajcie pytania, będziemy razem tutaj ich atakować, że tak powiem. Może zacznijmy, Eryk, mógłbyś powiedzieć krótko taką historię gamingu i tego gamingu Web3. Jasne. No to przyszliście tutaj po to, aby posłuchać jak najwięcej o Web3, ale troszkę też zahaczymy o ten tradycyjny rynek. I no, wszyscy znamy te modele kupowania gier pudełkowych. Gracz mógł sobie taką grę zakupić, przejść, następnie sprzedaż. Ta płynność była oczywiście bardziej utrudniona. Każdy z nas zna też model subskrypcyjny. Kiedy Blizzard wypuścił World of Warcraft i gracze mieli możliwość kupowania, to się przyjęło. Mamy też PlayStation i PlayStation Plus, gdzie nie tylko w jedną grę możemy grać, ale także zakupować subskrypcję po to, by inne gry testować. Później pojawił się też gatunek free-to-play, kiedy deweloperzy zauważyli, że z tych darmowych graczy też można zrobić pieniądze. No i tutaj mrożące krew w żyłach hasło pay to win, które Asia wspomniała, zaczęło robić pewne problemy. Twórcy gier zaczęli szukać rozwiązań i jednym z takich rozwiązań pojawiło się przez graczy posiadanie ich własności, czyli to, jak płacą za dane aktywa, żeby należało do nich, a nie do twórców gier. Zaczęto w tym szukać pewnego rodzaju nowej narracji. I to doprowadziło nas do miejsca, w którym pojawiło się hasło ładne na blockchainie zwane Play to Earn. Dzisiaj wiemy, że przekształciło się ono, rozwinęło się ono coraz bardziej, ale tak naprawdę Play to Earn nie tylko pojawiło się na blockchainie, ponieważ wcześniej już Blizzard w swoim produkcie Diablo 3 miał możliwość przetestowania tego. Po 2 latach dostrzeżono, że nie sprawdziło się to, i podjęli radykalne kroki zamknięcia tego Action House, które tam się pojawiło. A wracając do Web3 i krypto, to tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę, że tutaj prekursorem tego wszystkiego pewnie bardzo dobrze wiecie, bo Axie Infinity, które przecierało szlaki, które nam, twórcom, bardzo w tym momencie pomaga.
Dostrzeżono, że ekonomia i eksperymenty z tokenomią nie sprawdziły się, a tak naprawdę gracze musieli wydać dosyć duże środki, by przetestować, czy ta gra jest dla nich, czy spełnia ich po prostu rozrywkę i dostarcza im te doświadczenie, te samo, po które właśnie kupujemy gry, czyli chodzimy do kina. No i tutaj niedługo po tym, jak troszkę ten play to earn zaczął się rozwijać, pojawiło się kolejne nowe, ładne hasło, play and earn, którym już ludzie i twórcy zaczęli zwracać uwagę bardziej na to, że gra powinna mieć jakość, że powinna być bardziej grywalna. No ale co tak naprawdę znaczy grywalność? Przecież gdy cofniemy się właśnie te kilka lat wstecz i pójdziemy do tego przykładu z Diablo 3, no tam była grywalność. Tam ludzie mogli sprzedawać i zarabiać pieniądze na swoich przedmiotach. Co poszło nie tak? No i okazuje się, że nie tylko sama grywalność, nie tylko blockchain, który daje możliwości, ale również ta ekonomia gry w połączeniu z tokenomią i to już jest instrument finansowy. To sprawia, że pojawiają się kolejne wyzwania, które trzeba przetestować, poddać stres testom. Więc kończąc tak trochę, znajdując się w tym punkcie, w którym jesteśmy dzisiaj, nauczeni tym wszystkim, wiemy, że nie tylko chodzi o jakość, grywalność, ale także i innowacyjność, by gry były bardzo kompetytywne do tych z Web 2, do tych, żeby narzędzia, które obecnie dzisiaj powstają, potrafiły przyciągnąć użytkowników i nie narzucać im tego blockchaina, bo to jest świat trudny, nieznany, chociaż tak naprawdę nie. I właśnie cały tutaj clue w tym tkwi, że mając narzędzia proste, które na rynku Web 2 istnieją już od dawna, można tych graczy przyciągnąć. Okej, super, dziękuję. Może tutaj z perspektywy Piotra, co dla ciebie jako inwestora jest istotne, jeżeli chodzi o wybór, nie wiem, gry, asetu ze względu na inwestycje? Ja jestem od niedawna bardzo zainteresowany i inwestującą osobą w tej branży, aczkolwiek w krypto jestem od przełomu 15-16 roku. Też mam doświadczenia z Diablo, tutaj jak kolega, i też pamiętam takie czasy, kiedy można było złupić jakieś potwory i wytrząsnąć z nich różne ciekawe artefakty i potem je sprzedać na blizzardowym markecie. Już wtedy czułem taką potrzebę, którą teraz udaje mi się trochę realizować w różnych inwestycjach, żeby pozyskiwać albo takie spółki, które tworzą podobne rzeczy, albo tworzą markety pod tego typu sprzęt, który jest później zbywalny, jest nienamacalny, ale jest faktycznie przenoszalną wartością między jedną a drugą osobą. Ale także inwestuję w już rozkręcone projekty, które na wczesnym etapie można kupić w nich różne właśnie bądź NFT przedmioty, bądź jakieś obietnice, które firmy dowożą z czasem. I tu jest gigantyczny potencjał. Z mojej perspektywy jest wręcz nieograniczony jakby i nadal mam takie wrażenie, że stoimy nadal w bruku startowym, że to jest, jesteśmy trochę powstrzymywani rynkiem i regulacjami, które tutaj nadchodzą przed olbrzymią rewolucją taką ekonomiczną i technologiczną. Dobrze, a czy możecie powiedzieć tak krótko, czym różni się ten gaming Web 2 od gamingu Web 3? Tak najprościej mówiąc, jakie są te różnice? Chyba największą różnicą jest to, że w gamingu Web 3 gracz, zakupując przedmioty, tak naprawdę jest ich właścicielem. Drugą taką znaczącą różnicą jest to, że twórcy starają się też, aby część czy to generowanych zysków, czy za pomocą różnych innych mechanik sprawiać, aby monetyzować ich poświęcony czas. I oprócz tego, że oni mają przyjemność, to żeby stracili to poczucie, że zmarnowali jakkolwiek czas, jeżeli ktokolwiek je ma, to pozwala tak naprawdę graczom troszkę zmonetyzować ten swój czas.
Okay, czyli generalnie daje to właśnie tą własność i opcję zarobków, a trendy, jakby z perspektywy trendów asetów, nie wiem, rozwoju gier i może też właśnie takich perspektyw inwestycyjnych, jakbyście mogli powiedzieć o trendach w tym roku i może na przyszłość. Do czego zmierzamy? Ja bym wspomniała przede wszystkim o takiej trudności, jaką ma trochę ten gaming Web 3.0. Największą trudnością jest próg wejścia, ponieważ dużo osób jeszcze nie rozumie, jak się tam dostać, jak złożyć swój portfel kryptowalut, jak przejść wszelkie weryfikacje i to jest ten etap, który wielu graczy trochę zniechęca, bo nie czują się jeszcze dość pewnie udostępniając swoją tożsamość, numer karty kredytowej. Boją się, że za tymi wielkimi hasłami skamerskimi idzie coś, co mogą stracić, bo wiadomo, że nagłówkami internet stoi i jak czytają, że coś miało wartość miliona, a następnego dnia 2 centów, to myślę, że trochę tego się obawiają i póki ten próg wejścia nie będzie zminimalizowany do czegoś takiego jak plug and play, czyli najprostszego systemu podłączenia myszki i grania, to po prostu te społeczności w Web 3.0 nie zbiorą się w takiej skali, w jakiej są w tym Web 2.0, dlatego być może połączenie tych dwóch systemów jako taki onboarding do totalnego grania w gierki Web 3.0 trochę jeszcze zajmie. Jeszcze z punktu widzenia takiego inwestorskiego i też technologicznego, bo też mam takie jakby podłoże zawodowe, zauważam dość duży próg właśnie taki na styku między developmentem w tym zakresie, a taką swobodą inwestowania, wynikający z tego, że to jest przynajmniej jakby moja obserwacja, że zarówno inwestorzy, jak i deweloperzy nie są do końca pewni, na jakich szynach będzie to budowane długoterminowo. Gdyby się wszystko udało zbudować na Bitcoinie, to pewnie dużo więcej inwestycji ja osobiście bym czynił. Są startupy, które produkują rozwiązania off-chainowe, któreś tam warstwy, które docelowo będą dopisywały do najsilniejszego i najtrudniejszego do zhakowania, tak powiedzmy kolokwialnie, na tą chwilę blockchaina, czyli Bitcoina. Natomiast znamy historie, w których bardzo daleko rozwinięte i developmenty upadały razem z upadającym ekosystemem, takim jak na przykład Terra Luna, na którym budowano wiele miesięcy, wiele lat i później się okazało, że ten research był zbyt płytki, jeśli chodzi o to, czy jest to solidna platforma, na której można to zbudować. Podobnie może być, nie chciałbym być złym prorokiem, ani absolutnie nie mam do projektu, o którym wspomnę, żadnych jakby takich złych przeczuć. Ale równie dobrze Binance Chain czy Ethereum może okazać się nie tym finalnym łańcuchem, na którym będziemy budować za kolejne 50 czy 60 lat. I myślę, że też z tej perspektywy takiej bardzo niskopoziomowej warto pomyśleć o tym, żeby budować cross-chainowe rozwiązania, które będą wzajemnie się replikowały i backupowały, że tak powiem. Ale to tak jak powiedziałem, z perspektywy kogoś z tylnego siedzenia. Okej, dzięki. Chciałam jeszcze, Eryk, zapytać ciebie jako twórca gry i kogoś, kto ma swój zespół, z czym się mierzysz jakby tworząc grę? Jakby z czym musiałeś się zmierzyć tak najbardziej? Bo zwłaszcza, że to są innowacje i Web3 i tak dalej. No to zacznijmy. Prawdopodobnie będą to narzędzia wszelkiego rodzaju. Nie wszystko twórcy chcą budować od zera. Po co wymyślać koło na nowo, skoro można skorzystać z gotowych rozwiązań? Z drugiej strony, tak jak już też Asia wspomniała, nie wszystko jest gotowe na tym Web3 i coś, co jest od lat znane i lubiane na Web2, jeszcze wymaga czasu lub dopracowania, aby działało na Web3. I choć wiemy, że takie narzędzia powstają, to sprawia, że trzeba albo oczekiwać, by móc testować je, albo okazuje się, że nie działają tak, jak powinny działać. Więc w dużej mierze to chyba to. Tak naprawdę
na napływ użytkowników czy graczy w Web3 nie możemy narzekać, bo okej, nie ma ich wielu, ale każdy z trendów na tym rynku młodym, jakim jest rynek Web3, przynosi nam ludzi. I tak jak DeFi, czyli trend zdecentralizowanych finansów, przyniósł nam analityków i finansistów, już nie tylko tych takich geeków, którzy inwestowali w Bitcoina, ale bardziej taki dojrzały rynek. Potem pojawił się trend NFT, który przyprowadził masę artystów. Pojawił się play to earn, studia gier, różne e-sportowe, gildie, to wszystko tak naprawdę to są ludzie. Move to earn, który się również przewinął, sport. Więc cały czas można powiedzieć, że pomimo, że niewielu jest odbiorców, no to nie można powiedzieć, że się to nie rozwinie. Więc wraz z rozwojem będą ludzie, będą odbiorcy, którzy będą chcieli korzystać z tego typu rzeczy. Również i gamingu. No i tak naprawdę twórcy, deweloperzy, mając swoją wizję tego, jak może to działać, typu, że gracze posiadają swoje rzeczy, że gracze mogą być monetyzowani, będą dążyć do tego. Nie bez powodu wielkie firmy takie jak Sega, Ubisoft, EA, Square Enix bardzo eksplorują ten rynek w poszukiwaniu nowych rozwiązań i my także tych rozwiązań poszukujemy, my także adaptujemy się do tego, co otrzymujemy od rynku, więc to jest chyba takie najtrudniejsze. Trzeba bardzo być elastycznym. Okej, super. Czy macie jakieś pytania? Czy są pytania z sali? Jeszcze bym dodał, jeśli mogę, w kwestii trendów. To myślę, że te w gamingu i zarabianiu na grze będą trochę skorelowane z tymi, jakie są na rynku walut. I świadomość ludzi coraz większa, szczególnie w Libanie czy w innych krajach, w których jest hiperinflacja, że nie tylko jakby waluta jest tam słaba, ale też możliwości zarobkowania jakkolwiek. Play to earn daje możliwości w bardzo ekstremalnych sytuacjach, nie wiem, tam gdzie na przykład na Kubie są odcięci w tej chwili od wszystkich możliwych tradycyjnych kart płatniczych, mogą albo rozliczać się w formie krypto, czego nikt nie jest w stanie technologicznie zabronić, zablokować, albo mogą też zarabiać, poszukując różnych gier, platform, tworząc przedmioty do gier i w ten sposób, znajdując marketplace'y do tego, również pozyskiwać pieniądze, które w normalny sposób, do którego byli przyzwyczajeni przez poprzednie pokolenia, już nie mają dostępu. I myślę, że ten trend sam, jakby ta siła napędowa jest zupełnie naturalna i taka u tych źródeł związanych z poszukiwaniem czegoś, co z jednej strony daje się trochę odpiąć od tradycyjnych rozwiązań zarabiania, a z drugiej strony dzięki decentralizacji tego rynku właśnie daje możliwość poczucia, że to, co jest jeszcze dzisiaj według wielu z nas zupełnie nienamacalne, nie ma wartości, w takich sytuacjach ratuje życia po prostu, nie? Cześć, Mati. Ja mam do was pytanie, kiedy możemy spodziewać się wejścia, że tak powiem, gamingu, blockchain na szerszą skalę? Czy będzie to teraz, powiedzmy, jeśli będzie kolejny wzrost na kryptowalutach? Czy spodziewacie się raczej, że to będzie może wcześniej, może trochę później? Wiem, że temat jest szeroki. Zacznę może od tego, że robiąc przegląd ostatnich raportów podsumowujących rok 2022 i tego, czego inni inwestorzy i twórcy oczekują, no to jest prawdopodobne, że fundusze według The Block dalej będą poszukiwały i inwestowały w takie stare trendy właśnie jak DeFi, NFT, gaming. Co za tym idzie? Jeśli będzie dalszy napływ funduszy w stronę gamingu, bo tutaj stricte twoje pytanie dotyczy gamingu, to będziemy mogli te rzeczy, które zostały przeze mnie wspomniane, jak ta grywalność, innowacje, przeprowadzane testy pod względem ekonomii, no widzieć. I oni to wiedzą, twórcy to wiedzą, że w końcu
nadejdzie taka gra, która doprowadzi do rewolucji i masowego napływu ludzi. To z kolei sprawia, że no, eksplorowane są cały czas te miejsca. I czy to będzie 2023? Według raportów jest to duży znak zapytania. Nie wiadomo. I to wszystko się okaże też na przestrzeni tego roku, no bo też odkryjemy, jak się trochę zachowa rynek. Z drugiej strony widzimy, że te wielkie firmy wciąż nie pozostają w tyle i eksplorują. Fundusze takie jak Binance, Hivemind, Paradigm, A16Z wciąż mówią o różnych trendach. Potężne pieniądze były tam inwestowane. W 2022 według właśnie raportów było to około 62% wszystkich funduszy wprowadzonych do Web3. I to jest około 4,5 miliarda dolarów. Czy dużo, czy mało, to pozostawiam w waszej ocenie. Mnie to na pewno daje pewnego rodzaju pole do tego, aby szukać, eksplorować, budować i czekam na to, aż właśnie gry, które się budują, pokażą pazura. W 2023 będziemy mieli kilka produkcji, które wyjdą na rynek. Czy one będą tymi, które zmienią, przyciągną? To się okaże. Cześć, Dawid. Ja mam takie pytanie, a właściwie chciałbym wrzucić wam trochę zanętę do porozmawiania między wami, bo wracając do tego pytania, dwa pytania temu, że tak powiem, czyli o trendy. Moim zdaniem takim głównym trendem, który teraz widać, to jest AI i chatboty. I pytanie, jak wy widzicie ten trend w przyszłości blockchaina, gamingu i w ogóle jak się na to zapatrujecie? O chatbotach się ostatnio sporo mówi ze względu na chat GPT i są pierwsze studia, które testują właśnie rozmowy z NPC-ami. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś grę RPG-ową, którą do tej pory znacie z jakiegoś konkretnego scenariusza rozmowy. Powiedzmy w Wiedźminie mieliście niesamowite kwestie, które wszyscy powtarzali, a teraz podchodzicie do jakiegoś bohatera i totalnie rozmowa układa się w innym kierunku. Nie wiem, zaczynacie rozmowę o trudnych filozoficznych pytaniach, bo NPC jest skierowany waszą intuicją, tym, o co wy go zapytacie. I myślę, że te pierwsze scenariusze na pewno będą jakieś drastyczne. Nie wiadomo w jakim kierunku. Znamy ludzi, wiemy, że będą próbowali wszystkiego, więc myślę, że jakieś pewne ograniczenia do tych scenariuszy powinny być wprowadzone, bo znamy takie case study z wirtualnych światów, że bliskość była zbyt bliska i były dyskusje na temat tego, czy to jest dozwolone, bo przecież to jest tylko VR i gdzie jest to naruszenie przestrzeni osobistej, więc to jest mega ciekawy temat i myślę, że właśnie te intelekty, które będą samodzielnie tworzyły możliwości rozgrywki, to będzie jedno ze scenariuszy, który będzie właśnie ten gaming popychał do przodu, bo myślę, że ta społeczność growa przyjdzie między innymi dlatego, żeby zobaczyć, jak się zmieniło to tradycyjne oblicze gamingu, które znają do tej pory z tych gier RPG-owskich i z tych otwartych światów, bo to może być właśnie ten game changer, który będzie czymś, co zmieni w ogóle oblicze tej rozgrywki. Ja również tutaj popieram słowa Asi, a ponadto AI, sztuczna inteligencja, takie właśnie hasła, które ostatnio bardzo mocno się pojawiają na tapecie. No i nie ulega tutaj wątpliwości, że i również w raportach możemy znaleźć pewne takie informacje. Bardzo duży nacisk jest ze strony funduszy takich jak na przykład A16Z, który też mówi, że te generatywne AI, które coraz bardziej pozostawia swoje ślady w gamingu, no wesprze gaming ten mocno. I nie tylko postacie, ale również i niekończąca się muzyka, która jest wyjątkowa i inna, zmieniająca się, może pojawić się w grach. Dzisiaj możemy tworzyć już asety 2D, 3D, które są wykonane za pomocą sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę ona nie ma wyprzeć artystów, ona ma dać inspirację, ma rozbudzić kreatywność, popchnąć do absurdalnych rzeczy, która sprawi, że pojawi się innowacyjność i no tak naprawdę
Dzięki temu ludzie bardziej będą skłonni zagrać w grę, czy zainwestować choćby. I chciałbym podać jeszcze taki dosyć fajny przykład gry, jak mamy Red Dead Redemption 2 i porównać ją z Microsoftem Flight Simulator, gdzie twórcy tej pierwszej spędzili 8 lat nad produkcją gry, wydali 500 milionów dolarów i tutaj skupię się na świecie. Według tego, co czytałem, być może jestem w błędzie, to proszę poprawcie mnie, 30 mil kwadratowych zostało utworzonych, podczas gdy Microsoft Flight Simulator posłużył się AI do generowania właśnie całych krajobrazów i łącznie natworzył ich 200 mil. Było to znacznie tańsze, znacznie szybsze i jasne, możemy polemizować, że ta jakość nie jest taka jak w tej pierwszej produkcji, ale wciąż bez sztucznej inteligencji tak duża kraina nie byłaby możliwa do stworzenia. To sprawia, że daje nam to naprawdę bardzo mocne pola do popisu i deweloperzy będą to wykorzystywać na przestrzeni miesięcy, lat. I teraz z perspektywy osoby, która wrzuca sobie jakiś projekt do obserwacji, warto rozważyć na pewno takie gry, jeżeli mówimy o gamingu, które wykorzystują AI, no bo skoro możemy obserwować, no to dywersyfikujmy i zwiększajmy swój sukces poprzez wybieranie produktów opierających się na kilku trendach, a nie jednym. Okej, wspomniałeś o sztucznej inteligencji tworzącej muzykę, teksty, a właśnie było pytanie o fotografów, jak mogą wykorzystać, a jak muzycy mogą właśnie też tutaj skorzystać na gamingu. Czy muzyka też może być asetem do gry? Oczywiście, wydaje mi się, że tak. Trochę odbiegnę od gier, ale już w przeszłości mieliśmy takie narzędzia, które pozwalały za pomocą sztucznej inteligencji odtworzyć chociażby twórczość Chopina, gdyby była kontynuowana. Lub nawet do tego stopnia, że moglibyśmy zobaczyć, jak Chopin w tych dzisiejszych czasach produkowałby swoją muzykę. I takie przykłady pewnie znajdziecie w internecie. Oczywiście one mogą być oparte o NFT, mogą być sprzedawane, no bo skoro jest niekończąca i każda z nich będzie inna, to czemu nie? Więc tak, ja jak najbardziej popieram takie rzeczy w grach i z chęcią bym kupił kawałek muzyki, która pojawi się w grach. Jeszcze lepiej, gdyby na przykład, tak jak mamy Dynamics NFT i zmienia się obrazy, kto wie, może będzie się muzyka też zmieniała posiadając? A mi się wydaje też, że tu się też zgadzam z wami. Absolutnie tak się dzieje i tak będzie, jakby się to rozwijało. Ja sobie wyobrażam, że ta sztuczna inteligencja wejdzie bardzo szybko do branży gamingowej i przyspieszy przede wszystkim development w tym zakresie, bo gdyby był tak szeroki dostęp do sztucznej inteligencji, na przykład na początku, kiedy był tworzony Cyberpunk przez Redów, jestem w ogóle dużym fanem tej gry, nawet mam przy sobie ich zegarek limitowany, notabene z zintegrowanym chipem, na którym jest NFT, który można zweryfikować jego autentyczność, czy jest limitką. Ale wracając do Cyberpunka i do gier i do sztucznej inteligencji, jestem przekonany, że można by dużo szybciej stworzyć dialogi w grze, stworzyć NPC-ów w tej grze, którzy po pewnym kagańcu założonym przez fizycznych ludzi, którzy ich kontrolują, też fajnie by ta interakcja między tymi postaciami powstawała, oni mogli się bardziej rozwijać, żyć własnym życiem jak Tamagotchi trochę i też ewoluować w tych grach, mogliby, większość tekstów mogła być pisana przez sztuczną inteligencję, czy graffiti, które są tworzone tam na murach, czy skiny twarzy tych postaci, to wszystko można dzięki tym technologiom generować. Plus jeszcze do tego dołożyłbym kryptowalutę w tych światach, która byłaby zamiast tych jakichś sztucznych eurodolarów, po prostu Satoshi, który można byłoby tam się obracać, kupować sprzęt, wynosić go na giełdy i sprzedawać go na czarnym rynku. To teraz ja mam pytanie jeszcze dotyczące strategii marketingowej. Praktycznie wszystkie gry z Web3, z którymi się spotkałem, opierają swoją strategię marketingową właśnie o to, że to jest Web3, że to jest NFT, że to jest blockchain. Mam pytanie do was, czy to nie jest błąd? Ponieważ Web3 jest mocno uzależnione od cyklów koniunkturalnych. W tym momencie jest źle postrzegane przez mainstream.
Czy nie korzystniej byłoby stworzyć grę, po prostu grę, ściągnąć do niej ludzi i na miejscu im pokazać, że słuchajcie, tu macie asety, możecie sobie stworzyć portfel, przelać je i będą wasze? A to jest bardzo dobre pytanie również. Już kiedyś mieliśmy na ten temat dyskusję, nie wiem, czy na poprzednim evencie, to, że mamy teraz studia, które potrafią tworzyć gry, ale nie mają jeszcze na przykład onboardingu marketingowców, którzy by rozumieli nie dość, że świat gamingu, to jeszcze świat Web 3.0. I myślę, że to jest ten kierunek, czyli przepływ specjalistów z branży dookoła, którzy sprofesjonalizują branżę Web 3.0 w zakresie komunikacji, marketingu, budowania społeczności, utrzymywania tej społeczności i że to również jest proces, który będzie przez jakiś czas trwał. Mówię to trochę na przykładzie mojego doświadczenia w e-sporcie, który to tworzyli pasjonaci, którzy tworzyli projekty e-sportowe od zera, bo się po prostu tym pasjonowali i dopiero w ostatnich latach ten e-sport zaczął się tak specjalizować właśnie w tej sprzedaży, w zapraszaniu jakichś potencjalnych sponsorów na eventy. W momencie, kiedy właśnie specjaliści z innych branż, tacy, którzy zjedli rynek, chociażby zjedli zęby na sprzedaży jakichś tam świadczeń, zaczęli dołączać do e-sportu. I myślę, że to jest ta droga właśnie dla projektów Web 3.0 gamingowych, że póki się nie wymieszamy trochę i nie posłuchamy ludzi z zewnątrz, to zapomnimy o graczach, będziemy tworzyć fajne produkty, ale nikt nie będzie umiał ich sprzedać, bo nie będą wiedzieli komu, bo nikt nawet o tym projekcie nie usłyszy, bo zapomnimy o tym ostatnim, czyli o graczu. A zanim on dotrze do naszego świetnego projektu, to jest bardzo długa droga. I myślę, że złożenie tych kilku elementów będzie tym sukcesem, który pozwoli wyjść na przykład komunikacyjnie do mainstreamu. Ja do tego może bym tylko jeszcze dodał fakt, że jeżeli strategia marketingowa takich projektów opiera się na tym, aby mówić, że są tworzone na blockchainie oraz tym, że można zarabiać, to jest skazana na porażkę, ponieważ powinniśmy jako gracze nie czuć, że istnieje ten blockchain. Te gry mają być kompetytywne z tymi, które na co dzień spotykamy. Więc wychodzenie z założenia i tak jak tutaj Asia powiedziała, musimy się trochę przemieszać i naszym atutem ma być to, że gra jest fajna, że gra sprawia mi przyjemność i że jest inna, nowa, aniżeli że daje mi zarabiać. Bo Blizzard już pokazał, że gra nie musi być na blockchainie, żeby dawała zarabiać. Tylko jeden przykład tutaj tego, no akurat tej gry, nie musi stwierdzać o całej wizji, która tutaj istnieje. Więc wracając do marketingu, musimy promować gry Web3 jak normalne gry i być gotowi na to, aby onboardować normalnie userów, by oni nie mieli przed sobą żadnych problemów. Są jeszcze jakieś pytania z sali? A, jest. Nawiązując do porównania Red Dead Redemption 2 i Microsoft Flight Simulator, pozwolę sobie przytoczyć kontrprzykład. Mianowicie z pewnością Państwo słyszeliście o Grand Theft Auto Definitive Edition, które wyszło pod koniec 2021 w stanie godnym pożałowania. No i mimo, że Rockstar de facto tego pakietu nie stworzył, tylko podwykonawca, to był brandowany właśnie logiem Rockstara. I no, Grove Street Games ułatwiło sobie tam pracę w taki sposób, że wykorzystało AI upscalera do podbicia rozdzielczości różnych tekstur, czy wręcz całych modeli, co poskutkowało tym, że powiedzmy w San Andreas śrubka przy tam w zakładzie samochodowym stała się okrągła, albo różne napisy na witrynach sklepowych nagle zaczęły mieć błędy ortograficzne albo znaczyć zupełnie coś innego, ponieważ po przemieleniu przez sztuczną inteligencję, no potem jak próbowano to doszlifować, no to AI wyrzuciło inną treść. No i mimo to ten pakiet się sprzedał na tyle dobrze, że prezes Take-Two stwierdził, że pomimo glitcha na początku uważa to za sukces. No i pytanie, czy
tutaj nie ryzykujemy pójścia właśnie w taką byle jakość, że skoro coś takiego jak Definitive Edition się sprzedało, a zostało zrobione zupełnie po kosztach i no właśnie z takim nierozważnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, no to jak powstrzymać zalew tego typu treści na markecie, na rynku? W mojej opinii, tak jak trochę wspomniałem, musimy eksperymentować, musimy eksplorować. Gdyby Axie Infinity nie spróbowało i nie pokazało tego, na co ich stać, prawdopodobnie moglibyśmy zapomnieć i no, nie spotkalibyśmy się tutaj rozmawiając o gamingu w Web3. Może byłyby inne gry, które by tego dokonały, ale pewnie historia by się potoczyła inaczej. Wracając do AI-a, również i ci twórcy muszą tą technologię rozwijać. Jest ona, można powiedzieć, no, troszkę starsza niż blockchain, ale również młoda w grach, właśnie żeby sobie eksperymentować z ilością parametrów, która jest ustawiana właśnie w modelach. Co za tym idzie? Do niedawna, no, jest teraz popularny tak chat GPT, GPT-3. Spróbujmy sobie wyobrazić, porozmawiać i jak wyglądała rozmowa w ogóle z taką sztuczną inteligencją 8 czy 10 lat temu. Czy mielibyśmy hejtować za to, że, nie wiem, sztuczna inteligencja nie potrafi z nami rozmawiać, albo że wypluwa jakieś abstrakcyjne teksty? W mojej opinii nie. Powinniśmy pozwolić się temu rozwinąć. I tak samo tutaj powinniśmy zrozumieć, przeboleć, przełknąć i lecieć dalej, żeby to się rozwijało. Bardzo, bardzo wczesne stadium to jest rozwoju tej technologii. Tak samo krypto, dlatego rozmawiamy o takich tematach, których pewnie za 10 lat byśmy nie rozmawiali zupełnie, bo ich po prostu nie będzie. Tego typu problemów, co daje nam pogląd na to, jak wcześniej jesteśmy tutaj, jak wiele tutaj jest do włożenia i do wyciągnięcia pieniędzy. Jeszcze odnośnie GTA, to GTA zawsze glitchem stało i najlepsze filmy z gameplaya to były te na YouTubie właśnie, w których, nie wiem, samochód leciał w kosmos i to było najfajniejsze, więc myślę, że raz się udało, za drugim razem to nie przejdzie i studia się nauczą, że to już było i to społeczność graczy zweryfikuje, czy tytuł jest dobry, czy nie, więc myślę, że jeżeli studia sobie pofolgują, to po prostu shots fired i nikt nie będzie grał w ich gry. A zagrałeś tę grę? Czyli sukces był osiągnięty. Okej, okay, czyli ostatnie pytania, tak, słuchajcie. Mam jeszcze pytanko, cześć Marcin. Tak łącząc te wszystkie megatrendy albo przełomy technologiczne w jedną całość i wybiegając troszeczkę w tak dalej w wizję waszą i postrzeganie, jak myślicie, kiedy i w jaki sposób gry staną się naszą rzeczywistością? To znaczy moją są od 15 lat, więc to zależy, o jakiej rzeczywistości mówisz. One funkcjonują no właśnie dla mnie w codzienności, a żeby wyszły do mainstreamu, to ta masowa adaptacja musi nastąpić. Myślę, że to pokolenie trochę młodsze od tych, co na scenie w tej rzeczywistości już funkcjonuje, ją rozumie, potrafi w niej tworzyć, przemieszczać się i to będzie ten weryfikator, czy faktycznie ten virtual second life, jakby to nazwać, będzie tym, co będzie świat napędzać. Kto wie, może po takiej amplitudzie i największej popularności młodzi ludzie stwierdzą, że jednak nie chcą wrócić do podstaw życia i może wtedy cały gaming padnie. Chociaż teraz jest jedną z najbardziej rozwijających się branż na świecie. Revenue jest większe niż branży hollywoodzkiej, więc pewnie kiedyś ten pik osiągnie. I teraz myślę, że większość z osób siedzących tutaj przynajmniej raz była graczem, czy w Simsy, czy w GTA, czy w jakąś gierkę sportową, czy chociażby w diamenty na Facebooku.
więc każdy w jakimś stopniu tego gamingu dotknął, a jak on będzie nakładany w naszą rzeczywistość, czy zegarki, czy telefony będą nam AR-ową nakładkę dawały na zakupy w sklepie, myślę, że w tym kierunku może to zmieniać i teraz czy my będziemy się adaptować do tego świata? Zobaczymy. To jest właśnie super, że jeszcze nie wiadomo. Okej, dobra. Ostatnie pytanie, słuchajcie. To teraz ostatnie pytanie. Ja mam, ponieważ trochę mam taki dysonans poznawczy pomiędzy tym, co mówicie. Jakby z jednej strony mówicie, że technologia AI będzie się tak rozwijać, że za 10 lat nie będziemy musieli rozmawiać o glitchach i tak dalej. Wiemy wszyscy, że to bardzo szybko idzie do przodu, że ma mieć ogromne możliwości. I jakby z jednej strony sądzę, że wielu ludzi ma jakby różne odczucia. Jedni upatrują w tym ogromnej szansy, są pewnie branże, które upatrują zagrożenia. Tutaj nawet tak grzecznie powiedziałaś, zasugerowałaś fotografom, że pewnie powinni się zająć AI, co jest takim trochę może kierunkiem tego, że pewne branże stracą na znaczeniu. Mówiliście o muzyce, mówicie o grafice, mówicie o zdjęciach i tak dalej. Skąd przypuszczenie, że na pewnym etapie AI nie zastąpi, nie wyeliminuje w ogóle konieczności albo w dużej stopniu korzystania z zasobów ludzkich, czyli grafików, programistów, muzyków, nie wiem, fotografów, albo jakie bariery będzie posiadać, jakie bariery mogą spowodować, że nie nastąpi wyeliminowanie tego czynnika ludzkiego w tworzeniu chociażby gier, ale również pewnie we wszelkich innych dziedzinach artystycznych, nazwijmy kreatywnych. Dobra, to posłużę się tutaj trochę takim przykładem z życia i w swojej produkcji na pewno bardzo staramy się oddać to, aby testy nie były tylko wykonywane przez ludzi, ale również przez właśnie ze wsparciem sztucznej inteligencji. I teraz mając balans gry, co tak naprawdę, to się trochę do tego odniosę, bo to mi pomoże uargumentować, właśnie dać odpowiedź, może tak. W momencie, kiedy mówimy o tym, czy karta lub jakiś asset powinny mieć dane statystyki, mniej lub bardziej statystycznie widzimy pewne zmiany, że coś jest lepsze, gorsze. I to bez wątpienia da się wytrenować za pomocą sztucznej inteligencji. Na pewno tego, czego nie da się zrobić, to wytworzyć emocje związane z daną kartą i tak lub, dalej powiem, w swoim przykładzie powiem. Summa summarum, nawet jeśli przetrenuję i zbalansuję odpowiednio dobrze asset, to i tak muszę finalnie go dać dla gracza, bo gra jest stworzona dla niego i ja chcę znać i czuć jego feeling na temat tej karty. Więc w przypadku testerów, choćbym nie wiem jak najlepszą miał maszynę, która mi wypluje i zasugeruje fajne wyniki, ja muszę dać finalnie tę kartę dla testera, aby od niego usłyszeć ostateczny wynik. Czy jemu się podoba, bo to mi wtedy daje wartość i wie, że zrobiłem dobrą robotę, a nie to, że maszyna mi powie, że jest good job. Czyli generalnie to strategia, a nie tylko jakby ta maszyna będzie to zasilała, tak? Dobra, słuchajcie. Się to trochę kojarzy z kasami samoobsługowymi w sklepach, że w sumie cały czas zmagamy się z tym, że one nie dają rady i że jest potrzebny jakiś tam człowiek cały czas i musi podchodzić i jakimś kluczykiem odbijać i nas pomagać nam w tym, a ostateczności ostatnio się okazało, jak byłem w takim sklepie, że automat się wiesza przy skanowaniu karty każdej dużej rodziny, którą posiadam i ostatecznie musiałem jednak wrócić do tradycyjnej kasy, także to tak mniej więcej myślę, że wiele lat jeszcze będzie wyglądała sztuczna inteligencja, będzie potrzebowała trzymania za głowę wirtualną. Ja też mam nadzieję, że Westworld jeszcze nam nie grozi tak szybko. Słuchajcie, przechodzimy teraz już do części też artystycznej. Ja chciałam tutaj
Właśnie, no, jeszcze nagrody, dobra. Ale chciałam jeszcze podziękować oczywiście Gamer Hashowi za wsparcie. Macie tutaj okazję, widzicie ludzi w bluzach Gamer Hasha i na pewno będziecie mogli sobie z nimi porozmawiać, zapytać. To oczywiście też tutaj mówię o naszych specjalistach i prelegentach. Dawid będzie na was czekał z gierką, żebyście sobie mogli przetestować. Dziękujemy oczywiście Gro, dziękujemy Feed Your Head, jakby wszystkim naszym partnerom, AEN-owi za kolejny stream i współpracę, mega dzięki i polecamy oczywiście. Ja chciałam wam powiedzieć też krótko o wystawie, którą możecie zobaczyć przy tej sali barowej, w której będzie czekała też na was pizza. I tutaj macie zajawkę sztuki, ponieważ chcemy łączyć w Metamikserze sztukę i jakby edukację. Rzeźba Barta Sucharskiego. Po dwóch stronach widzicie grafiki SKR-a i Dumina. W środku też wystawy, zobaczycie zdjęcia AEN-a oraz projekt Barta Sucharskiego, który wytworzył niedawno, kiedy jechaliśmy na galę żeglarską do Szczecina. Posłuchacie muzyki, którą mogliście słyszeć w pełnym wykonaniu 5 artystów, muzyków Jam Session, które nagraliśmy, zmintowaliśmy. I generalnie wszystkie te prace są na sprzedaż. Możecie skanować QR kody i przenosić to was będzie na marketplace, w którym można zakupić NFT. A ponadto Piotr Koźniewski pozwolił nam na też ożywienie, zrobienie rozszerzonej rzeczywistości, czyli jak najedziecie na QR kod w sali wystawowej, a następnie na pracę, to będziecie mogli albo zobaczyć jakby tą pracę w troszeczkę w innym wymiarze, jak najedziecie również na zdjęcie zespołu, będziecie mogli odsłuchać kawałek muzyki. Chciałam też dodać, że rozszerzoną rzeczywistość, tak jak zresztą Asia wspomniała, można też stosować w biznesie. Tutaj mamy, jakby pokazujemy to na sztuce, małą zajawkę wam robimy, mam nadzieję, że będziecie się też dobrze bawić. Zapraszam was oczywiście do baru i na pizzkę. To może jeszcze ja dodam, że duży ukłon w stronę Mariolki tutaj, bo te prace i to w jaki sposób, wizja cała tego, jak je prezentować, jak one powinny wyglądać, współpraca i koordynacja prac z artystami, to jest wszystko jej dzieło. Jest wizjonerką i mnie samą zaskakuje. Ja poproszę o brawa dla Zuzy, bo ma do mnie naprawdę dużą cierpliwość. Więc za tą cierpliwość naprawdę dziękuję i ja też dziękuję za zaufanie zresztą wszystkim artystom i oczywiście też dziękuję Małpie za udostępnienie tego wspaniałego miejsca. Możliwe, że niektórzy z was byli tutaj pierwszy raz. To miejsce jest też, jakby Małpa też jest otwarte na rozmowy, jakby jeżeli chodzi o wynajem. Jest dość ciekawe, więc jakby rozglądajcie się, zapraszamy do tej przestrzeni, też w weekendy oczywiście. To ja jeszcze, jak już dziękujemy i dziękujemy i dziękujemy, mamy dużo osób, którym trzeba podziękować. Wystawa by się nie odbyła bez wsparcia Grzegorza Góralczyka, który technicznie bardzo nas wspiera. I N-Studios. I tutaj N-Studios jest takim fajnym partnerem, bo jeżeli ktoś z was ma pomysł na to, żeby stworzyć grę, to w tej części Europy jest to takie naprawdę bardzo zaawansowane studio, łącznie z motion capture, z którego można skorzystać i sobie coś tam stworzyć. I oni nam udostępnili ekrany, także bardzo im za to dziękujemy. Mamy kogoś jeszcze? Aha, jeszcze Pawła Słotwińskiego, który nam bardzo pomaga w tworzeniu NFT. Okej, no to może przejdziemy do tej miłej części dotyczącej zadawania pytań. Zachęcałyśmy, że będą nagrody. Pierwszą nagrodą jest to, że każda osoba, która dzisiaj zadała pytanie, ma pierwszeństwo w zagraniu w grę Gamer Hasha. Ta osoba, która zdobędzie największą ilość punktów, będzie dostawać bluzy od Gamer Hasha. A mamy też dwie osoby, które zadały najwięcej pytań. I akurat mamy dwie książki. Czy znacie książkę Kryptowaluty?
Tak? To możecie się do mnie zgłosić. Joe i Tomek, tak? Zapraszam. I jeszcze tutaj chciałam Kubę zaprosić i dostanie bluzę od nas. Polar, chodź. Super. A bluzy jeszcze dla graczy, tak? Potem będą. Tak. Okej, to zapraszamy do networkingu. Pizza jakaś wpadnie do nas o 21.15. To do baru. Dziękujemy. Poczekajcie, ja bym chciała sobie jeszcze zrobić zdjęcie.